W ostatnim wywiadzie dla Koszyd Radio Wiktor Orban otwarcie mówi o misji natowskiej na Ukrainie, że pociąg już dojeżdża do frontu. No i niektórzy odczytują tę przenośnię jako zapowiedź wysłania wojsk na Ukrainę. No bo nie czarujmy się, takie skojarzenia nasuwają się same. A jakby tego było mało, wicepremier Ukrainy opowiada o jakimś sojuszu ukraińsko-polskim, że bez tego nie pokonają Rosji. Czyli co, czyli znowu dowiadujemy się ważnych, tak, kluczowych. Dla nas kwestiach z przekazów zagranicznych. Dlatego też przesłuchamy dzisiaj konkretne wywiady z Wiktorem Orbanem, by zobaczyć, by sprawdzić, czy już możemy się zacząć uśmiechać. Więc zapraszam. Witam Was. Z tematów podczas wywiadu poruszono kilka, jak chociażby wybory do Europarlamentu czy kwestie migracyjne. Jednak nas przede wszystkim będzie interesował ten mityczny pociąg. Dojeżdżający do frontu, jak to ujął Viktor Orban. Stwierdził on, że Mark Rutte, który został parę dni temu sekretarzem generalnym NATO, obiecał mu, że Węgry nie będą mieszane w misje natowskie na Ukrainie. Az uniós csúcson volt még egy fontos találkozója, már el leköszönő holland miniszterelnökkel, aki ugye a NATO főtitkári pozíciójára is pályázik. A magyar kormány sokáig nem támogatta őt, de végülön kapott garanciákat tőle arra vonatkozóan, hogy magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat. Miért fontos az, hogy tőle is megkapta ezeket a garanciákat Magyarország, hiszen a jelenlegi főtitkártól ezt már sikerült kiharcolni? Na mojego nosa nie było żadnych gwarancji z prostej przyczyny, bo sekretarz NATO nie udziela żadnej dyspensy na niewysyłanie wojsk i nie udziela żadnych gwarancji. To są suwerenne decyzje rządów państw narodowych plus ewentualne naciski Anglosasów. No ale wiecie, tutaj tutaj sekretarz generalny NATO może, może jedynie lobbować bądź stręczyć. Mark Rutte, czyli częsty gość na herbatkach u Wujaszka Klausa. Zresztą, żeby tylko, przecież Niemcy po spauperyzowaniu Makrona jako miniona właśnie wzięli Marka Rutte. Mark Rutte, polityk skrajnie antywęgierski, również i antypolski, ale pozostając przy tematach węgierskich, nieraz stwierdził, że Węgry powinny zostać szczyszczone ze struktur unijnych i natowskich, a parę dni temu wysłał pogardliwy list do Viktora Orbana. Wiktor Orban stwierdził, że go popiera, Na Viktor Orban, mimo iż a prawo weta, jego kandydatury nie zablokował. Hogy fest a helyzet. A helyzet úgy fest, hogy az amerikaiak vezetésével Németország statisztálása mellett a nyugati világ le akarja győzni Oroszországot. Szeretné úgy legyőzni Oroszországot, hogy nem keveredik vele közvetlen háborúba, hanem ezt a háborút az ukránokra hagyják, ha már Putyin megtámadta a nemzetközi jog minden alapelvét fölrúgva egyébként, megtámadta Ukrajnát, mert meg akarja akadályozni, hogy Ukrajna tagja lehessen a NATO-nak, ez a helyzet előállt, a nyugat erre úgy reagált, hogy ezt egy lehetőségnek tekintette arra, hogy meggyengítse, vagy legyőzze Oroszországot. Tehát a helyet, amit mi magyarok javasoltunk, és Merkel kancellár egyébként korábban mindig képviselt, hogy egy ilyen konfliktusnál az elszigetelés, a háborús hatás csökkentése, a lokalizálás a feladat. Ehelyett a nyugati világ azt mondta, itt a lehetőség, ukrán katonákon keresztül, igaz, rengeteg áldozat, sok százezer emberélet elvesztés árán, de most le lehet győzni az oroszokat. Na fragment wywiadu dla Sputnika z ostatnich dni, Viktor Orbán Mówi, że ten pociąg już wstępnie wyhamował, no i pociąg wyhamuje do końca wtedy, kiedy Donald Trump wygra wybory prezydenckie. Czyli trzymając się tego, co mówi Viktor Orban, wojska nie zostaną wysłane do czasu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Nie możemy mówić o tygodniach bądź miesiącu, dwóch, by zdążono przed jesiennymi deszczami, jesienną pluchą. Ezt a vonatot sikerült lelassítani. Meg is lehet állítani, mert Franciaországban, ami a legerősebben a háború mellett érvelő ország volt, ott valódi politikai földindulás történt. Ott ki kell írni, illetve ki is írtak már egy parlamenti választást. Olyan nagy erővel és nagy arányban nyertek a békepártiak. És ha a békepártiak tudnak nyerni a parlamenti választáson is, akkor azt gondolom, hogy Az első fél időt, azt megnyertük egy nólide, Európában a béke partiok győztek, és akkor várjuk Donálni Urad, hogy a második fél időt hozza le az Egyesült Államokban, és akkor meg lesz a béke. Podsumowując, jeżeli mówimy o gwarancjach udzielonych przez sekretarza NATO, to jest to bzdura, by usprawiedliwić wybór antywęgierskiego polityka. Zauważcie, że o gwarancjach mówi dziennikarz, by uratować wizerunek Wiktora Orbania. Przekaz o gwarancjach śmigał wczoraj na mediach społecznościowych. Sekretarz Generalny NATO nie udziela żadnych gwarancji, nie daje żadnej dyspensy. Wszystko to łącznie z wysłaniem wojsk to są suwerenne decyzje polityków, państw narodowych. Pomijamy kwestię nacisków i lobbingu, prawda? Ale tutaj sekretarz Generalny NATO nie za wiele może zdziałać. Co więcej, uważam, że wybór na sekretarza generalnego NATO Marka Rutę. To jest mrugnięcie okiem w kierunku Rosji. Przecież Rutę to jest polityk prorosyjski. Nie powiem, że skrajnie, ale to jest polityk prorosyjski, który będzie realizował identyczną politykę jak Niemcy. Przecież to on, między innymi, widnieje na tym zdjęciu taka wajcha, to ten zawór Nord Stream 2. To jest człowiek, który tylko czeka na sygnał, by dogadać się z Rosjanami. Dziwię się, że, czy inaczej, nie dziwię się Wiktorowi <gry> Orbanowi, że o tym nie mówi, ale na pewno jest tego świadom. A jeżeli chodzi o najważniejszą <gry> kwestię na obecnej mądrości etapu, no to idąc za słowami Wiktora Orbana, pociąg miałby dojechać dopiero po wyborach w Stanach Zjednoczonych, czyli na pewno w tym sezonie możemy sobie. Odpuścić. Zresztą sami widzicie, że temat upadł jakoś krótko przed wyborami. Wygląda to, jakby niektórzy politycy chcieli się lansować akurat na tym koniku z naciskiem na Makrona i tutaj tych, tych, tych naszych polskich uśmiechniętych. I teraz jest cisza. A nie możemy zapominać, że jeżeli miałoby dojść do wysłania wojsk, no to to musiałoby być jakoś na dniach. No bo ani się obejrzymy, a nastanie. A nastanie jesień, prawda? Tak więc ja nie chcę przesądzać, ale wygląda na to, że teraz ciśnienie zeszło. Zdaje się, że od kilku tygodni przełożono wajchę i tak jak kiedyś często mówiono o wysłaniu wojsk na Ukrainę, tak teraz mówi się o odbudowie. I właśnie w tym kontekście padła wypowiedź na wicepremier Ukrainy o tym sojuszu z nami. To chodzi o to, żeby lobbować ich interesy w instytucjach międzynarodowych, no i żeby transfery, jak szły, tak szły nadal. To jest projekt prowadzony przez Pawlo Kowalenkę, więc co może pójść nie tak? Więc już teraz powinniśmy się zacząć pytać, o ile, o ile ta cała impreza powiększy dziurę budżetową, którą ekipa Donalda Tuska nam przyszykowała. Oczywiście w spadku po ekipie Marawieckiego, żeby być uczciwym. No i to tyle ode mnie to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało Zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. No i oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, że realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.